starożytności, a pewnie nawet i wcześniej, ludzkość w jakiś sposób wyobrażała sobie ogrom zamieszkiwanego świata. Pojawiały się motywy bóstw i całych mitologii stworzenia. Jednak nikt wtedy nie był w stanie przypuszczać, że to wszystko, co widać patrząc w niebo, albo nawet to wszystko, do czego były zdolne abstrakcyjne ludzkie myśli, było niczym w porównaniu do tego, jak jest w rzeczywistości. Dziś naukowcy nie zamykają się na fakt, że wszystko może być jeszcze większe, a nawet i być czymś zupełnie innym, czego my, ludzie, możemy nawet nie być w stanie zrozumieć. Pierwsze teleskopy wpatrzone w nocną przestrzeń, pierwsze odkrycia planet, pierwszy w ogóle fakt i zdanie sobie ze sprawy z tego, że nie jesteśmy jedynym, co może się znajdować w naszym znanym wszechświecie, otwiera już bardzo dawno temu ludziom oczy i umysły, zadając pytanie, co znajduje się dalej. I w końcu ludzkość stanęła na naszym najbliższym sąsiadującym ciele niebieskim, Księżycu. Zaczęła wypuszczać orbitujące wokół naszego globu satelity i kosmiczne teleskopy, by mieć większą możliwość do poszerzania granic tego, co nieznane. W 1924 roku Edwin Hubble odkrył, że dotychczasowe stwierdzenie, jakoby nasza Droga Mleczna była jedyną galaktyką i to ona była całym obserwowanym wszechświatem, było błędne. A w 1990 roku na orbitę Ziemi wystartował teleskop Hubble'a, który odegrał dotychczas największą rolę w odkryciu zauważalnych przez nas granic, które możecie obserwować w tym momencie. A nawet i to według naukowców jest zaledwie tylko 10% tego, czego możemy faktycznie się spodziewać, bo całe 90% galaktyk jest od nas po prostu zbyt oddalone, o ile założymy, że wszechświat jest skończony. W tym momencie możecie zobaczyć, jaki to wszystko jest ogromne. Nasza Ziemia zupełnie niewidoczna, a nasz Układ Słoneczny jest w tym momencie mniejszy niż ziarenko piasku. Ile galaktyk jest we wszechświecie, ile bilionów, bilionów miejsc i liczb tak olbrzymich, że nasz umysł nie jest w stanie ich nawet ogarnąć. Jest miejsc we wszechświecie, a nawet to może być niczym w porównaniu do całości. 25 grudnia 2021 roku w stronę kosmosu wystartował teleskop Jamesa Webba, którego moc i dokładność jest uwzględniana na stukrotnie wyższą niż Hubble'a. Czyli najprawdopodobniej to, co widzicie teraz, będzie stukrotnie większe. Dodatkowo nie będzie on posługiwać się światłem jak dotychczas, a podczerwienią, która da nam jeszcze większe możliwości zajrzenia w nieznane i najprawdopodobniej pokaże on nam rzeczy, które przejdą do historii i poszerzą diametralnie nasze spojrzenie w kosmos. Kto wie, jak bardzo oddalimy się od Ziemi i jakich niesamowitych odkryć przyjdzie nam dokonać.